Dzień dobry, kolejny w dniu. Dzisiejszy odcinek troszkę luźniejszy, spokojniejszy. Zamierzam sobie po prostu pochodzić po Toruniu, nie po starej części, starym mieście, po prostu po mieście Toruniu. Zobaczyć, jak tutaj się żyje. Co ciekawego jest oprócz starego miasta. Kto wie, może kiedyś mi tutaj życie skieruje. Nie wiadomo. Nie blokuje się na żadne możliwości. W sumie chyba dlatego zacząłem tak poznawać polskie miasto. Idziemy dalej. Budynek Karzewskiego 19 bardzo przypominał przedwojenne budownictwo, coś w stylu Art Deco. Czyli tutaj też ta moda doszła. Przynajmniej widzę po zaokrągleniach, po kształtach balkonów i po pobyle budynku. Kamienice przy ulicy Mickiewicza powstawały w 20-leciu międzywojennym. Właśnie przed chwilą przeszedłem się ulicą Mickiewicza w Toruniu i takie moje zdanie, tam jest tyle fajnych i pięknych kamienic. Tam idealnie by pasował deptak bez samochodów. Zwłaszcza, że wzdłuż tej ulicy troszkę w lewo biegnie ulica Krasińskiego, która mogłaby zostać puszczona na ruch samochodowy. Taki długi deptak, oj, tu by się przydał. Wracając do tego, co mówiłem odcinku wcześniej, że Toruń składa się w 30% z terenów zielonych. Tak, to jest prawda. Jestem właśnie tak jakby w parku takim wielkim, miejskim, z własnym strumyczkiem. Naprawdę można tu odpocząć. Powiem tylko tyle. Tego brakuje właśnie w niektórych miastach. Toruń względem liczby ludności mieści się na 16 miejscu. Od 1920 roku powrócił na ziemię Rzeczpospolitej Polskiej. W Toruniu w 20-leciu międzywojennym mieliśmy również zlokalizowany oddział batalionów balonowych Wojska Polskiego. Tak. Przyszedł czas na ogród zoobotaniczny. Mamy niedźwiedzia i rysie. Najpierw idziemy do niedźwiedzia. Zobaczę. Dziwny niedźwiadek. Bo to jest niedźwiedź himalajski. No tak. Ryś jest drapieżnikiem. Nie będzie pozował przed publicznością. Teraz czas na kaszarę.
Jak wszystkie, to wszystkie. Taki miszmik. Na pamiątkę, na cześć odzyskania niepodległości w 1918 roku, jak również odzyskania ziemi toruńskiej. Ten park, w którym jestem, otrzymał nazwę Parku Stulecia Powrotu Torunia do Wolnej Polski. Dość ciepły dzień, a od rzeki zawsze jest chłodniej. Na pewno skorzystam z baru, jakieś bezalkoholowe piwo, ale zobaczę, czy też uda się dzisiaj popłynąć na rejs po Wiśle. A oto przykład, jak można skomercjalizować zabytek Centrum Usługowo-Handlowe Twierdza. No, można? Można. Tylko czy trzeba? Naprawdę bardzo fajnie pomyślane. Ścieżka na twierdzy. Jestem właśnie na górze, na dachu twierdzy. I genialnie pomyślałem, naprawdę. To jest coś ciekawego, można sobie patrzeć z góry na wiele rzeczy. Myślę, że czas wracać już do miejsca swojego początku wyprawy. Odpocząć i przygotować się do jutrzejszego już wyjazdu, bo tak naprawdę jutro zaczyna się moja wyprawa. Tutaj jest fragment Muzeum Etnograficznego, czyli stare chałupki. Coś podobnego jak skansen w Lublinie.